Witam wszystkich. Kochani, dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Puchała Krystian i dzisiaj jestem pastorem kościoła w Rzeszowie. I chciałbym podzielić się z wami moją drogą, ponieważ dzisiaj jako kościół w Rzeszowie jesteśmy w takim miejscu naprawdę, uważam, obfitowania. I chcę opowiedzieć wam, jak było od podstaw z moim powołaniem, bo ja nie od razu wszedłem w buty pastora. Zacząłem tak naprawdę swoją służbę od głoszenia Ewangelii. Kochani, narodziłem się z Bożego Ducha w 2009 roku. W Rzeszowie ludzie z Kościoła Zielonoświątkowego głosili mi Ewangelię, ale wtedy byłem człowiekiem pozbawionym fundamentów wiary, apostolskiej nauki, nierozumiejącym, czym jest łaska. Ja wtedy miałem 15 lat i od samego początku, kiedy Duch Święty zamieszkał w moim sercu, ja czułem już bardzo wtedy mocne przynaglenie do tego, żeby dzielić się Ewangelią. Ja dzieliłem się Ewangelią ze swoją ziemską rodziną, dzieliłem się Ewangelią w szkole, tak, mając 15 lat. I to był taki moment, gdzie zostałem mocno zduszony przez moich rodziców. Zabronili mi spotykać się z ludźmi wierzącymi, zabronili mi chodzić do kościoła, do którego na tamten czas należałem. Diabeł próbował mnie zatrzymać. Bywało tak, że musiałem uciekać z domu, ponieważ dzieliłem się Chrystusem jakby w moim rodzinnym domu. Mój tato potrafił wziąć moją rękę nad palnik i generalnie robić sobie żarty przy moich kolegach ze mnie, kiedy ja mówiłem o Panu Jezusie. I to był taki czas, gdzie no niestety diabeł zdominował moje życie. Przez pierwszy rok, aleluja, za Bogiem do przodu. Później już byłem jedną nogą w świecie, a drugą z Bogiem, a później przez następne 5 lat byłem w świecie. Wróciły do mnie nałogi, z których zostałem wtedy na tamten czas, podczas nowonarodzenia, uwolniony, tak? I z powrotem wszedłem w pornografię, wszedłem w cudzołóstwo, w taki bardzo hulaszczy tryb życia. I nastąpił moment w 2017 roku, gdzie poleciałem do Islandii do pracy. I to był luty. I wtedy zaczęło do mnie jakby docierać, co ja zrobiłem i kim tak naprawdę jestem w oczach Boga. I że moje miejsce nie jest w świecie, ale moje miejsce jest w Bożym Królestwie. I 2017 rok to był w moim życiu moment prawdziwej pokuty. To był moment wtedy, gdy byłem w Islandii, gdzie ja podjąłem decyzję, że koniec zabawy w świat, koniec też zabawy w chrześcijaństwo, jedną nogą jakby w kościele, a jedną nogą za Bogiem, tak się nie da, przyjaciele. I nastąpiło takie złamanie, gdzie ja wtedy przychodziłem do Boga, modliłem się, potrafiłem się północy modlić. I umierałem w tym czasie, umierałem dla pieniędzy, umierałem dla przypadkowego seksu, dla córki diabła. Ja wiedziałem, że ja potrzebuję mieć żonę, która kocha Pana Jezusa i która chce również iść ze mną przez życie w ten sposób. Umarłem, wierzę, dla wielu takich rzeczy, które są cielesne, tak? I to był taki moment radykalnej pokuty wtedy w moim życiu. 2017 rok, gdzie powiedziałem do Boga: koniec siedzenia w grzechu, wykorzystam każdy następny dzień, żeby iść z Tobą przez życie i będę dzielił się z ludźmi Ewangelią. I wtedy ja do Islandii, wiecie, ja poleciałem do pracy, ja tam poleciałem zarabiać pieniądze, ale nie wytrzymałem tam długo, ja tam wytrzymałem 5 roku. Ja kiedy się modliłem do Boga, ja wtedy sam w pokoju wołałem do Jezusa, powiedziałem: Panie Jezu, ochrzcij mnie Duchem Świętym, ochrzcij mnie swoją mocą, ja chcę iść za Tobą. I ja przez następne kilka dni, ja myślałem, że ja wypalę dziurę w podłodze. Ja tam chodziłem po salonie i ja się modliłem i czekałem tylko, żeby zjechać z tej Islandii do Polski, bo Bóg powiedział do mnie: musisz być w kościele. Wiecie, nie ma wzrostu bez kościoła. Nie wzrośniesz, gdy jesteś jakimś elektronem oddalonym od Bożych ludzi. Nie ma takiej opcji. I Duch Święty powiedział do mnie: do kościoła, do Polski. I ja zleciałem do Polski i podjąłem taką decyzję o przeniesieniu się z Rzeszowa do Poznania.
To nie była dla mnie też łatwa decyzja. Ja pamiętam, w dniu wyjazdu siedziałem o 5 rano na toalecie i się zastanawiałem, co ja robię, że ja sobie opuszczam Rzeszów, jadę do jakiegoś obcego miasta, ale o co chodzi? Ja wiedziałem, że ja nie jadę do Poznania układać sobie życia. Ja wiedziałem, że ja tam jadę do kościoła, aby zacząć głosić Ewangelię, aby zacząć robić te rzeczy, które Bóg włożył w moje serce. Ja chciałem się modlić o chorych, ja chciałem usługiwać ludziom, chciałem pastorowi z Poznania też pomóc jakby w tym wszystkim zacząć budować wspólnotę, którą on wtedy też jakby zaczynał. A co ciekawe wam jeszcze powiem, będąc w Islandii odpaliłem sobie kiedyś mapkę kościołów zespołu apostolskiego. I tak śledzę, tak Gdańsk zajęty, Warszawa zajęta, a jeszcze kompletnie was wszystkich nie znałem. I tak sobie patrzę, Rzeszów. Fajnie by było kiedyś coś tam w tym Rzeszowie zacząć kombinować. Ale to był 2017 rok, tak jak mówię, to były dni mojej pokuty, to był moment, kiedy Duch Święty też wypełnił mnie swoją mocą. Dwa dni później jeszcze w tej Islandii zostałem uzdrowiony, zgromiłem chorobę, zgromiłem jakąś tam skoliozę, która mnie męczyła całe życie. Dzisiaj mam plecy w ogóle jak nigdy wcześniej. I w każdym razie, co, pojechałem do Poznania i spędziłem tam niecałe 3 lata, prawda? Gdzie to był też czas, gdzie zająłem rolę w kościele. Zostałem tam odpowiedzialny za to, by być liderem ewangelizacji i skupiłem się wyłącznie na tym, tak? I później po jakimś czasie przyszło do mojego serca takie pragnienie, aby zaangażować się jeszcze bardziej. Wtedy też w międzyczasie poznałem moją żonę i w Poznaniu wzięliśmy ślub i w pewnym momencie podjęliśmy taką decyzję, wracamy do Rzeszowa, wracamy na Podkarpacie i zaczynamy od zera. Zaczynamy w nowym miejscu. I coś wam powiem. To była trudna decyzja, ponieważ musiałem przebić się przez opór mojego pastora w tej wspólnocie, w której kiedyś byłem. On powiedział, że on mi tego wyjazdu nie pobłogosławi, a moje serce było zapalone, aby jechać i aby działać. I dzięki Arturowi i Agacie na tamten czas ja w ogóle zrobiłem ten krok odwagi, że nie poszedłem za tym, że człowiek próbował mnie zatrzymać. Apostołowie stanęli na mojej drodze i podali mi rękę w tym, że oni są ze mną, że ja jadę do Rzeszowa zakładać kościół. I coś wam powiem, jak miałem ten taki nawrót, kiedy ze świata w 2017 roku zapragnąłem wrócić do Boga, to wtedy bardzo mocno diabeł próbował zatrzymać mnie przez potępienie. On powiedział, dla ciebie już nie ma powrotu, ty już straciłeś zbawienie, ty już podeptałeś krew Chrystusa, tak? Ty już za bardzo nagrzeszyłeś. Ja sobie myślę, no, jeszcze się naczytałem Hebrajczyków, tamten 6-10 rozdział, sobie się podeptałem krew Jezusa. I tak 3 dni po prostu wtedy w tejże Islandii siedziałem taki zdepresjonowany i zdołowany, ale z drugiej strony sobie myślę, nie no, krew Chrystusa jest w ogóle mocniejsza niż jakieś moje diabelskie potępienie, które mnie próbuje w ogóle, wiecie, dopaść. I to była pierwsza przeszkoda w mojej służbie, która mnie próbowała zatrzymać, że nie ma dla ciebie powrotu do Boga. Jest dla was powrót do Boga z każdego w ogóle miejsca, z każdego grzechu. Druga sprawa to często są właśnie nieprzychylni ludzie. Nieprzychylni ludzie i to też było, kosztowało mnie bardzo dużo, żeby uwierzyć w to, że to naprawdę jest powołanie od Boga i że naprawdę to, co się dzieje w moim sercu, aby iść, głosić i zakładać kościół, że to jest od Niego. I co, przyjaciele, zaczynaliśmy w Rzeszowie tak naprawdę od zera. Ja i moja żona zaczęliśmy głosić Ewangelię na ulicach Rzeszowa i po trochu zaczęli dołączać się do nas kolejni ludzie i zrobiła się gromadka 12 osób i ja już myślałem, o, jak to szybko idzie w ogóle i tak sobie myślę, jeszcze więcej tych ludzi, tak? O co chodzi? Ja byłem tak sfokusowany na służbie, że jakby służba stała się w pewnym momencie też takim moim wyznacznikiem jakiejś wartości. I nagle co się stało? Nagle się stało, że w kościele w Rzeszowie, które zaczęliśmy, zostały 2 osoby. Pani, która ma 72 lata i Ukrainiec, który ma za chwilę jechać do Niemiec do pracy. I ja sobie myślę, Panie Boże, jaki to wszystko ma w ogóle sens, tak, to co ja robię. I to był taki czas, gdzie my z żoną oddryfowaliśmy trochę od zespołu apostolskiego i zaczęliśmy budować wspólnotę z innymi ludźmi w Rzeszowie. Ale o co chodzi? Ja wam powiem, przyjaciele, że nie da się budować, gdzie jest dom rozdwojony. Ja nie mogę mówić ludziom o tym, że jest uzdrowienie,
dla człowieka, a za chwilę przylatuje religijny człowiek i on mówi, że Bóg uzdrawia kogo chce i wiecie, masło maślane, w ogóle tak się nie da. I ja podjąłem taką decyzję, chociaż miałbym całe życie być z dwoma osobami w kościele, to ja wybieram prawdę niż bycie w jakimś religijnym kompromisie. I ja puściłem temat służby. Ja po prostu powiedziałem takie coś. Ja po prostu będę dla ludzi. Dla tych, którzy są. Nie dla tłumów. Dla tych, którzy są. Dwie, trzy, za chwilę cztery osoby, prawda? I postanowiliśmy poświęcić się dla osób, które są na dany czas. Wiecie, ja jestem takim człowiekiem, który marzy o wielkich rzeczach, tak? Ja jak zapragnąłem głosić Ewangelię, to ja się naoglądałem na YouTubie, jak tam ewangeliści latają z mikrofonem po scenie i wiecie, głoszą do tłumów i tak dalej. No a niestety, ale żyjemy w polskim kraju i wyjdźmy na ulicę głosić Ewangelię, to zobaczymy, jak tak wszyscy nas chcą słuchać, bo nie sztuka jest głosić do kościoła, tak? I idźcie tam się głosi Ewangelię, nie w kościele, tak? W kościele też, wiadomo, są pewne przestrzenie Ewangelii, gdzie trzeba do ludzi głosić, ale o zbawieniu, prawda? W każdym razie puściłem przyjaciele temat służby, stwierdziłem, że nie będę na tym budował swojej jakiejś wartości, tożsamości. I co się stało? No dzisiaj z dwóch osób w kościele mamy w tym momencie niecałe 50 osób z dziećmi. I ostatnie... Ostatnie dwa miesiące chrzest za chrztem praktycznie, chrzest za chrztem po nabożeństwie na żwirownię i chrzcimy kolejnych uczniów. I coś wam powiem jeszcze, na czym ja się zawiesiłem. Ja sobie zrobiłem taki tatuaż ostatnio, Soldier of Christ, żołnierz Chrystusa. Jak byłem na ostatniej konferencji tutaj zespołu apostolskiego, już widziałem oczami wyobraźni ten tatuaż i ja wam powiem, że to jest część mojej tożsamości. Ja jak czytałem Biblię i... Czytam ten moment, gdy Pan Jezus powołuje swoich uczniów, tak? On mówi do nich, zostawcie te ryby, ludzi łowić będziecie, tak? Ta Biblia w tym momencie, ona mówiła do mnie. Najcenniejsza rzecz, którą możemy tutaj robić na ziemi przez czas naszego tutaj pobytu, to jest głosić Ewangelię i położyć życie w ogóle dla królestwa, dla ludzi. To jest w ogóle, ja nie potrafię inaczej. To jest taka moja myśl przewodnia. Ja w ogóle już nie widzę w moim życiu jakiegokolwiek innego sensu funkcjonowania, jak w ogóle dla ludzi, dla kościoła, prawda? I w tym wszystkim oczywiście być szczęśliwym. I to jest piękne. A kolejna rzecz to jak czytam list Pawła do Tymoteusza, prawda? I Paweł pisze do Tymoteusza, mówi coś takiego, że... Ten, kto zaciąga się do wojska, nie zajmuje się swoimi zwykłymi sprawami, aby podobać się temu, kto go do wojska powołał. I ja, gdy czytam te dwa fragmenty zawsze, od samego początku, to mówi w ogóle bezpośrednio do mnie. Ja powiem wam tak, ja jestem człowiekiem, który nie jest biznesmenem. Ja w swoim życiu nie zajmuję się budowaniem biznesów i tak dalej. Ja zaufałem Bogu, bo chcę być Jego żołnierzem. Chcę głosić Ewangelię, chcę szerzyć Królestwo. I najpiękniejszą rzeczą jest to, kiedy obserwuję też moich ludzi, kiedy w ogóle biorę ich na ewangelizację i zaczynają głosić, prawda? Gdy widzę ich osobisty wzrost. Przyprowadzić człowieka do Pana Jezusa to jest jedno, ale kiedy widzisz, że on jeszcze wydaje owoc i on za tym idzie i jest w kościele, to nie ma w ogóle nic piękniejszego niż oglądać w ogóle takie rzeczy, prawda? Także ja tym żyję i ja już nie mówię, że ja już osiągnąłem, bo jest mamy konferencję sukcesu i tak dalej. Ja wiem, że jestem w sukcesie i w tym sukcesie chcę być do końca życia w ogóle z Bogiem. Sfokusowany na tym, by w ogóle być światłością. No po prostu, no do tego jesteśmy powołani. I coś wam powiem, o ile jeszcze jak byłem ewangelistą właśnie w Poznaniu, no to dobra, brałem głośnik, brałem też tam ekipę z Poznania, szliśmy głosić. Ale ja coś wam powiem, budowanie kościoła to jest zupełnie inna sprawa niż tylko dzielenie się Ewangelią. I coś wam powiem, nie chcę mówić tylko o swoim sukcesie, bo za moim sukcesem obok mnie idzie moja żona. Bez której tego by nie było. Nie byłoby kościoła, nie byłoby wspólnoty. Bo to jest osoba, która mnie wspiera. Trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości, gdzie całe życie po prostu nie idziesz do pracy, gdzie po prostu nie idziesz tam po to, żeby się rozwijać, bogacić i tak dalej. Tylko ja całe życie, odkąd przyjechałem, przyleciałem z tej Islandii, ja
nie układam Boga pod moje prywatne życie, tylko ja układam moje prywatne życie pod sprawy królestwa. Zawsze praca, do której szedłem, nie była koniecznie jakąś mega zarobkową pracą, ale ja wiedziałem jedną rzecz. Muszę być w niedzielę, muszę być we wtorek, muszę być na ulicy, więc nie pozwolę, żeby tu pieniądze odgrywały jakąś rolę. Nie, ja jestem najpierw dla królestwa i dla Ewangelii. I moja żona musi mieć w tym też bardzo dużo cierpliwości, jeżeli chodzi o tematy związane z finansami, ale coś wam powiem, Bóg nas nigdy nie zawiódł. I kiedy postanowiłem kilka miesięcy temu oddać się, że tak powiem, na cały etat, jeżeli chodzi o usługiwanie, to finanse Kościoła i służby wystrzeliły jak nigdy wcześniej. Także moc przychodzi na decyzję. I coś wam powiem. Bardzo zwracam też uwagę, jeżeli chodzi o nasz Kościół w Rzeszowie, na ludzi, którzy stoją za moimi plecami. Jest Paweł i Agnieszka i wiem, że mogę ufać im w każdej chwili. Wiem, że robią razem ze mną i z moją żoną mega robotę dla Kościoła i dla wspólnoty. Ja też im zrobiłem bardzo dużą przestrzeń do usługiwania. Idziemy w tym razem i są kolejni młodzi ludzie, którzy już dzisiaj służą w Kościele, już dzisiaj chodzą na ulicę razem ze mną i wiem, że oni też będą zajmować coraz to swoją jakby tak też większą rolę w Królestwie, jeszcze większą rolę w Kościele tym, co robimy. Także nie jestem w tym sam. To nie jest jakiś tam mój osobisty sukces. Bez Kościoła, bez ludzi nie ma służby. I myślę, że powie to samo Tomek, myślę, że powie to samo Artur, że za każdym człowiekiem, który stoi na czele Kościoła, stoją jeszcze inni ludzie, bo bez tego nie ma budowania królestwa. Bo są służby w Polsce i na świecie, gdzie ludzie kreują swój jakiś tam własny wizerunek, tak? Jakąś tam próbują postawić siebie na jakimś tam świeczniku i tak dalej, ale to zazwyczaj kończy się źle. Ja po prostu rozumiem, czym jest apostolstwo dzięki Arturowi i Agacie. Amen. Amen.